Cześć! Witam Was na kanale Lajk Makijażowy. Dzisiaj zapraszam Was na haul ciuchowy, głównie rzeczy zimowe z AliExpress. Pierwsza rzecz, od której sobie zaczniemy, to są takie rękawiczki jakby bez palców. Tutaj Wam teraz mignie gdzieś screen z aukcji, ile one kosztowały, bo ja oczywiście nie pamiętam, jak to ja. No bo po co mam pamiętać? Na dłoniach one prezentują się tak. Wyglądają przesłodko, przecudownie. Już w jednym filmiku pokazywałam Wam też na takiej samej zasadzie rękawiczki. Tutaj Wam gdzieś zaraz mignie link do tamtego filmu, jeżeli jesteście ciekawi. Natomiast tutaj teraz wróćmy do tych rękawiczek. Czym one się różnią i dlaczego kupiłam jeszcze jedne takie? One są po prostu dłuższe tutaj, więcej palców zakrywają. Dodatkowo mamy więcej tutaj materiału i jest po prostu przez to cieplej w palce. Natomiast kciuk marznie w dalszym ciągu. Mogliby tutaj chociaż troszkę dać tego materiału, nie? No. Ale te rękawiczki mają jeden jedyny minus, który mnie naprawdę wkurza podczas zakładania ich. Mianowicie to, jakby nie mogli tutaj jakoś tego przyszyć, żeby to po prostu tak nie odskakiwało. To jest irytujące, bo jak zakładacie te rękawiczki, to Wam się tu plącze, musicie to sobie specjalnie układać. Tak, o, i dopiero działa. Więc jeżeli ktoś ma maszynę w domu i umie szyć, to sobie może kupić i to przeszyć. Ja nie mam niestety maszyny, będę musiała ręcznie sobie tutaj jakiś supełek po prostu zrobić, żeby mi się to nie zategowywało i będzie gitara. Natomiast rękawiczki same w sobie wyglądają prześlicznie, są cieplutkie w palce. No wiadomo, teraz na tą pogodę to jednak są trochę za chłodne. Ja je kupowałam tak bardziej na jesień, na rower, ale powiem Wam, że naprawdę są super, jestem z nich bardzo zadowolona, są prześliczne. O! I były na bank niedrogie, bo tak to nie pamiętam, ale wiem, że drogich rzeczy nie zamawiam. Kolejna rzecz, znowu rękawiczki, natomiast już takie normalne, z palcami, kupione właśnie na zimę. Są też prześliczne, przecudowne, tak mi się podobają, czerwone. Mniej więcej podobny motyw, tak jak tutaj, też jakieś mamy śnieżynki czy coś, tutaj tak samo jakieś śnieżynki tu mają być, czy nie wiem co. Generalnie taki, wiadomo, zimowy motyw. Bardzo mi się podobają. Dodatkowo tutaj na palcach mamy takie czarne coś, czym możemy dotykać smartfona. Działają, to potwierdzam, bo używam ich i w nich cały czas chodzę, także działają normalnie smartfona, można dotykać w tych rękawiczkach. Jak przyszły, strasznie śmierdziały, ale tak mega okropnie śmierdziały, że od razu je wyprałam. Jak już je wyprałam, to nie śmierdzą, jest gitara, także spoko. Jedyne, do czego mogę się przyczepić, to to, że one tak tutaj jakby wystają. O, na tym białym tle może widać. I ten kciuk taki jest troszkę przyduży. No ale one chyba 5 zł kosztowały mnie. Także myślę, że za 5 zł i tak wyglądają fantastycznie. Bardzo mi się podobają. Troszeczkę są za cienkie. Jednak trochę, mimo że jak jadę na rowerze, to jakby mam troszeczkę rękawa jeszcze na rękach, to mi jest zimno w nich. Także cóż. Za 5 zł i tak są fantastyczne. Następna rzecz. Rzecz, którą w sumie nie widziałam, żeby ktoś pokazywał. Getry. To jest coś takiego, co się zakłada na łydki. Na spodnie, pod spód. Jeżeli ktoś się wstydzi, może sobie pod spód założyć. Natomiast to może być trochę niewygodne, jak spodnie zakładacie. One mogą się zsuwać, przesuwać. Ja, wiecie, jeżdżę na rowerze, jak to cały czas podkreślam, do pracy, a trochę piździ. I mi się nie chce jakby w pracy ściągać rajstop spod spodni i znowu spodni zakładać, dlatego rajstop nie zakładam, a że mam kurtkę taką puchową, ciepłą, dosyć długą, bo prawie do kolan, to jak założę sobie takie getry na spodnie, no to mi jest jakby w całe ciało ciepło i to jest naprawdę super. One były bardzo niedrogie też. Tutaj Wam zaraz oczywiście mignie screen z aukcji i naprawdę polecam Wam coś takiego. Mi się podobają getry, nie wiem, na początku tak trochę wstydziłam się w nich chodzić, ale powiem Wam, że nie wiem, no tak założyłam i mówię, kurde, jak komuś się nie podoba, to niech się nie patrzy. Ja się bardzo fajnie czuję w getrach, podobają się, jest mi cieplutko, są różne wzory. Mam w planach zamówić sobie jeszcze jakieś inne, bo tutaj mam takie zwykłe, proste, a są też w różne jakieś wzory. Także jak dla mnie super sprawa i też Wam naprawdę polecam takie getry. Linki do tych wszystkich rzeczy oczywiście, o ile będą jeszcze aktywne, znajdziecie w opisie, także nie martwcie się, że czegoś tam nie będziecie mogły znaleźć. No. Kolejna rzecz będzie też już taka naprawdę fantastyczna. Dzisiaj mi przyszło to, tylko ja tego nie obejmę całego w kadrze. Jest to taki szaliczek. Ja go teraz założę. Tu oczywiście Wam teraz podczas mojego zakładania
mignie gdzieś screen z aukcji, a ja tu się w niego opatulę. Słuchajcie, to jest 1,40 m na 1,40 m. Cieplutki, mięciusi i modny, bo ja mnóstwo lasek widzę w identycznych szalikach. O, coś takiego. Dałam za niego 27 z groszami złotych. Tutaj wam jak mignie screen z aukcji, to oczywiście on będzie nieaktualna cena, bo jak go kupiłam, to on był na promocji. No słuchajcie, cudo. 1,40 m na 1,40 m, to jest ogromne. On jest tutaj taki wykończony takimi farfoclami troszeczkę jakby. Zamówiłam jeszcze jeden szalik za dwie dychy, trochę inny. Także czekam na niego, aż przyjdzie, też wam go pokażę w jakimś filmie. Jedyny minus to ma taki, że on taki kudłaty jest, takie kudły z niego wystają i jak go mam tak na ustach, to mi to do gęby wchodzi. Ale normalnie ludzie tak noszą szalik, nie? O, już trochę... Pfu. No, to jest jego jedyny minus. Ale jest mięciusi, milusi i wygląda przepięknie, naprawdę. No same powiedzcie, czy on wygląda brzydko? Nie. No, można sobie go tak, jak chcecie. O, normalnie ludzie noszą tak. Ale jak i mnie jest tu zimno w szyję? Nie wiem, ja muszę być tak opalona. O, o, tak, ja tak chodzę. Bo jak ja bym tak chodziła, żeby ładnie było, to by mi było zimno. No. Także tak, ten szalik naprawdę wam polecam. Tylko poszukajcie sobie, gdzie jest na promocji, czy są jakieś kupony, czy coś. Ja go kupiłam, jak był 11 listopada, wtedy na AliExpress była taka wielka wyprzedaż. I mówię, no, dałam za niego w dolarach. On 6 dolarów wtedy jakoś mnie wyszedł, a teraz on chyba kosztuje 7,99. I uważajcie, ponieważ są te szaliki tańsze też, a i owszem, ale sprawdzajcie, jakie one mają wymiary, ponieważ to jest kwadrat 1,40 m na 1,40 m, a z tego co widziałam, to te tańsze to są trójkąty. Także no, czytajcie aukcje. I patrzcie, jeżeli nie chcecie kupować z tej, którą ja wam poleciłam. A teraz to, co ja zdjęłam właśnie z mojego łba, to jest taka opaska szmaciana. Ja sobie ją kupiłam do noszenia po domu. Nawet ostatnio możecie mnie na filmach cały czas w niej widzieć, bo mi się ona podoba. Taka sweet kokardka. O. Naprawdę. Niby taka wieśniacka w sumie, ale mi się podoba. Fajnie wygląda. No, też jakoś grosze kosztowała. Kolejna opaska szmaciana, coś takiego. Trochę tak można się w niej zagubić, zaplątać. Ta już mi się trochę mniej podoba, natomiast też tak, żeby po domu, to nie jest zła. Coś takiego. Tylko ją sobie trzeba ułożyć, bo ona tu jakiś supełek ma, coś tam, o. Coś takiego, taka w kwiatki. Oczywiście różne były wzory, ja sobie wzięłam taką, w sumie nie zależało mi nawet za bardzo na tym, jaki ona tam wzór będzie miała, bo ja to tylko tak z myślą po tym, żeby po domu sobie z tym łazić, kupiłam, nie wiem, no ja jestem mega zadowolona z tych pierdół, naprawdę, to wszystko grosze kosztuje, a naprawdę jest całkiem fajne. Następna rzecz, w sumie jedyny bubel w dzisiejszym filmie, to jest taka opaska wełniana, ja to kupiłam z myślą taką, że jak zaczyna się już robić zimno, albo kończy się robić zimno, bo się kończy zima, jak już nie chcę chodzić w czapce, a na rowerze jeżdżąc piździ mi w uszy, to żeby właśnie taką opaskę sobie założyć. I ona ma taki minus, że ona jest strasznie ciasna, to raz. Dwa, strasznie drapie, jest nieprzyjemna. Ja nawet nie chcę jej teraz zakładać, bo ona jest tak nieprzyjemna, tak mnie drapie, że naprawdę. Oddam ją może komuś będzie odpowiadała, natomiast no... Mnie za bardzo na drapie, potem mnie cała skóra swędzi, jest mi niewygodnie. I ostatnia rzecz, czapka. Bad Hair Day. Jak ją tylko zobaczyłam, powiedziałam, nie, ja ją muszę mieć. Czapka prezentuje się tak. Ja oczywiście jak zawsze chodzę w czapce, to ja mam włosy schowane do środka. Tak mi nie wystają, bo mnie wkurzają. No jest cudowna. Tak mi się podoba ta czapka, że naprawdę. Ja mam pytań. Jest przepiękna. A jeszcze założę szalik do tego, mój nowy, przepiękny, to zobaczycie, jak w chińskich szmatach można fajnie wyglądać. No i powiedzcie same, no nie powiedziałybyście, że kupiłam te rzeczy za grosze gdzieś u Chińczyka, nie? No, wyglądam fantastycznie, bardzo mi się podoba. I nawet dopasowałam to do siebie kolorystycznie. I nawet mi się rymu. I ta czapka jak przyszła, to też strasznie śmierdziała, musiałam ją wyprać, ale jak ją wyprałam, to jest już super. Jest mięciutka, cieplutka i bardzo fajna i czuję się bardzo fajnie.
tym wszystkim. No. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy podobają Wam się rzeczy, czy kupiłyście coś fajnego na zimę z AliExpress. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie linka, no bo ja też chętnie coś fajnego sobie jeszcze bym kupiła, nie? No. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.